Zabawa z odbytem może przynieść całkiem spore pieniądze, 35 tysięcy złotych. Tyle kasy zajebał ten cwaniak Wiesiek napierdalając na haksach z kasy za reklamę Blenda Medu. Nie dali rady nawet. Najlepsi gracze z całej Polski. Te wszystkie przychlasty grają w jednej drużynie przeciwko Wieśkowi. Jednego już nawet sparaliżowało i leży pod kocem jak Rumun na targu. Szkoda mi zioma. Rozmawialiśmy z Lokiem, który na własnej skórze odczuł jego cwaniactwo. Wiesiek tak napierdalał w tabarze, pękła mi czaszka. I teraz muszę nosić tą chustę. Pierdolę, chyba będę musiał założyć kaptur. Tutaj widzimy graczy Counter-Strike'a, którym rozjebało przysadki jak Wiesiek zaczął im nakurwiać 500 headów zza rogu jedząc czereśnie. Teraz do końca życia będą wpierdalać kisiel przez słomkę. Niektórzy rzucili ET i grają FIFA 2001 przez Wieśka, on nawet na padzie napierdala jak robot. Jestem starym Wieśka od 2 lat, nie wiedziałem, że napierdala w ET lepiej niż zbiera porzeczki, a naprawdę konkretnie z nimi zapierdala, wyciągam z niego kafla na tydzień. Przyjechałem tutaj, żeby mojemu synowi kompa nie rozjebali za wallhacka. Tutaj jeden gostek próbował mu się włamać na dysk twardy przez lana, to teraz biega bez kręgosłupa na targach poznańskich. Jak sołtys z Szczecina, skąd pochodzi Wiesiek, zobaczył wyniki lana, kompletnie mu odpierdoliło. Dostał ataku padaczki połączonego z niekontrolowanym wydalaniem moczu. Rozkurwił sobie w przypływie radości pół twarzy i czapkę biskupa za pół banki. Cały powiat świętował najebany 2 miesiące napierdalając się radośnie po głowach, symbolizując Wieśka walącego hedy. W Instytucie Cheata i Dziecka obliczyliśmy, że żeby wymiatać jak Wiesław, normalny człowiek musiałby grać w betonowym schronie 5 km pod ziemią będącym w próżni i odżywiać się nieobranymi jeżami i tynkiem z sufitu przez 20 lat. Tak wygląda gra Wieśka przepuszczona przez nasze filtry. Jak widać, ten skurwiel ma dosłownie wszystko. ET wygląda jak Dragon Ball, a wszystko kupił za aktorski zgryz.